Wzywamy Twojego potężnego imienia na tym miejscu. Chodź, sami pójdzie. Ja dziękuję Ci, że Twoja moc prawdziwie przejawia się na tym miejscu. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje namaszczenie. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że będziesz przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ja przeklinam fałszywego Chrystusa na tym miejscu. Ja przeklinam religię. Ja przeklinam humanizm, uczynkowość. Kochani, posłuchajcie. Jesteśmy tutaj, aby dać wam życie. Życie, którym jest Jezus. To jedyny On, prawdziwy Bóg. Tylko On jedyny poniósł karę za twój grzech. To jedyny On, który umarł i po trzech dniach z martwych powstał. To On jedyny Bóg, który się poświęcił. To On jedyny Bóg, który jest życiem. To nie ten plastikowy Bóg, o którym słyszeliście od samego początku w kościołach, na lekcjach religii. Ja 5 lat temu szczerze zawołałam do Jezusa i nie zawiodłam się, bo Bóg patrzy na intencje serca. Bóg nie patrzy na to, ile masz kasy proszę na koncie. Bóg na to nie patrzy. Maskę. Proszę założyć maskę, proszę na tych dniach. Jest pandemia, proszę założyć maskę. Bóg patrzy proszę na twoje serce. Maskę. Jeżeli proszę dziś zawołasz do Jezusa, będziesz zbawiony. Proszę założyć maskę. Słowo Boże mówi, Panie, że nie maskę. Przez uczynki, proszę założyć nie maskę. Przez starania, proszę ale na tych dniach założyć maskę. Przez założyć maskę. Przez łaskę zbawiony jesteś. Załóż maskę. Jeżeli dziś załóż zawołasz do Jezusa z głębi swojego serca, to chcę ci powiedzieć, że On odpowie. Bo Bóg jest Bogiem serca i On odpowiada. Mi odpowiedział. Dlaczego mi odpowiedział? Bo Jezus przyszedł na tą ziemię i wziął na krzyżu Golgoty wszystkie grzechy ludzkości. Człowiek naturalnie sam w sobie nigdy nie dałby rady zasłużyć na zbawienie. Nikt. Nikt nie jest na tyle święty, aby zasłużyć własnymi uczynkami na zbawienie. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i tak naprawdę On nam załatwił zbawienie. Zbawienie to dar. On już jest. Pytanie, czy ty go weźmiesz? Ja w 2015 roku zawołałam do Jezusa i powiedziałam, jeśli jesteś, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja chciałabym cię poznać, ale ja się wciąż staram i to nic nie daje. I ja zrozumiałam wtedy, że uczynkowość nic nie daje. Uczynki nic nie dają. Zbawienie to dar i zbawienie jest z łaski. Łaska to jest przychylność Boża. Za darmo. Zawołaj dziś do Jezusa, a będziesz zbawiony. To prosta Ewangelia. Nie wystarasz się. Nie wystarasz się. Zawołaj do Jezusa. Bóg widzi twoje serce. Bóg widzi twoje serce. Chcę, abyś to usłyszał. Bóg widzi twoje serce. Bóg nie jest jak człowiek, który patrzy na poboczne rzeczy. Bóg patrzy na serce. Jeśli dziś zawołasz do Jezusa, będziesz zbawiony. Dziś powiedz do Jezusa, tak Jezus, ja wierzę w to, że Ty umarłeś za moje grzechy. Więc jeżeli umarłeś za moje grzechy, to Boże, nie masz do mnie żalu. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Wierzę w Twoją śmierć, ale wierzę też, że zmartwychwstałeś i dlatego śmierć nade mną nie panuje. Ty, Jezus, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Proszę założyć maskę. Ustanów Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Mamy tutaj posługę, nie musimy być. Amen. Amen.